Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku sezonu 8 Minecrafta na modelu SMP Safe Mode. Jest ze mną Kenar. Tak, to no ta niemowa, która udaje, że jest inteligentna. A co, nie jestem? Nie. No dobra, sorry. Tak, mieliśmy w międzyczasie malutki problem, kryzys, bo wszystkie nam się straty pozapełniały w naszym tutaj układziku EMI driverze, więc postanowiłem, że trzeba wreszcie pójść duchem burżuazji i wykonać sobie nasz układzik do produkcji tego lepszego procesorka. Tak, czyli bo można było wykopać diamenty, nie? 16K musimy teraz wyprodukować. Będzie zabawy z tym, nie ukrywam, ale tak o. Dobra, teraz zejdę z tym układem na dół, tylko po to, żeby sobie zrobić jeden wzorek. Jak pamiętacie, tutaj jest wzór w ten sposób, że tylko i wyłącznie wkładamy tutaj surowce, które chcemy wykonać. Czyli gdzieś tutaj jest interfejs, tak jest ślepy. On składa tylko i wyłącznie, że przesyłamy tak już wykonany procesor do produkcji. Więc wrócimy to w to miejsce, on teraz będzie przechodził, mielił się. Zabierzemy to do siebie, do EQ i tutaj te sloty się uzupełniają, a my teraz możemy sobie ustawić autocrafting pod to, czyli wrzucamy tylko i wyłącznie, że teoretycznie potrzebujemy jednego nieprzerobiony procesor i dostajemy od razu z tego przerobiony. Jak mówiłem, silikon oraz redstone jest tam zawsze dostępny, więc jego nie musimy tutaj dostarczać. I już mamy dostarczony autocrafting, teraz możemy... mamy jakiegoś śledzia, co za mną chodzi. Nie, wcale nie. Teraz możemy sobie wykonać te nasze 16K, tylko pakuje nam kwarcu. Kwarce też rzucimy chyba pod autocrafting, oczywiście. Wykonamy sobie z tego dyszkę, ale nie mamy certusa. Przepalałem, ale nie, przepaliłem nie ten surowiec. Szkoda, ale dobra, w takim razie już mamy je i ktoś mi iron zabrał. Jakaś menda. Mendo, oddawaj to! Dawaj to! Możesz mi oddać? Dziękuję. Kurde. To się nazywa menda. Ja przygotuję sobie jeszcze mój chlebek, te zamówiłem. I co dzisiaj? Widzicie po opisie, to zresztą macie już dobrą wiedzę, co dzisiaj będziemy wykonywali. Więc pierwsze co, nie uwijając bawełnę, weźmiemy sobie węgiel i wrzucimy staka do przepalenia. Może nie staka, tylko przed dwa staki. Tutaj nie można tego ustawić. Więc Kenar, prosiłbym cię, żebyś to wrzucił. Proszę. Do przepalenia? Do przepalenia bym poprosił. Szybko. Ruszaj dupę. I mamy jelorium. Tutaj troszeczkę Kenar sobie jeszcze pochodził. W układzie mieliśmy 120 po 130 i Kenar zdobył całą resztę, więc naprawdę to jest prawdziwy murzyn z prawdziwego zdarzenia. Teraz jak to obsługiwać? Jelorium możemy zdać do grindera. Tak, wtedy dostaniemy dwie sztuki Yellorium Dusta, a Yellorium Dusta możemy przepalić. Więc w takim razie, Kenar, poproszę, żebyś rzucił to do zmacerowania. Proszę, masz, łap. A w międzyczasie, tutaj już Kenar nam wykonał. To tylko 19. Tak, wykonał nam już tutaj operację wrzucenia węgla do pieca, więc możemy teraz wykonać sobie autocrafting do wykonywania grafitu, czyli jeden coal i dostajemy nasz grafit. Uczymy i wrzucamy to do pieca, do naszego zamawiania, do naszego układu. Teraz tam poszedł Kenar wrzucić też jelorium, bierzemy sobie jednego dusta i bierzemy sobie jedną orkę. Teraz Kenar, masz kolejną robotę, wrzuć teraz to do przepalenia. Ojojku, tam jest z powrotem. Nie, chyba zauważyłeś, co ja robię. Nie. Ty wrzucasz pojedynczo, bo ja potrzebuję wzór do autocraftingu. Czyli ty byś za prawdziwego takiego murzyna, który zapiernicza tam i z powrotem, żeby wrzucić jedną pierdółkę. Czyli tak szczerze mówiąc, jak zawsze. Przyzwyczaiłem się, więc luzik, nie? No tak, są po prostu osoby, które są wykorzystywane przeze mnie. To dziwnie zabrzmiało. Ty tylko kurde o jednym. Do pulverizera też możesz zrobić upgrade. No, muszę. Tak, wykonujemy właśnie upgrade jednak. Tak nie ma tak włączyć nagranie, jak nikt o tym nie wie. Tak, bo jednak uznaliśmy, znaczy Kenar powiedział, że jest zły, niedobry człowiek, bo nie zrobiłem żadnych upgrade'ów do tych pieców, a piece zadziałają tak wolno, że jak jasny szlak nas tutaj trafia wręcz,
Więc musimy to znacząco tutaj przyspieszyć, czyli stworzymy tutaj upgrade'y oraz przydałoby się dorzucić jeszcze upgrade'y takie normalne, które są dostępne. Potrzebuję jeszcze Invary. Invary w ogóle mamy dostępne tutaj? A nie, trzeba je przepalić. Tak samo jak to było trzeba przepalić, ja to zabrałem ze sobą, fuck logic. Say fuck logic. Może wykorzystajmy tą energię, ona tutaj i tak jest niepotrzebna całkowicie. Dobra. Potrzebujemy tego przepalić. Yellorium, z którego będziemy wykonywali dziry. Potrzebujemy dokładnie mówiąc 8 sztuk. Więc tylko tyle damy do przepalenia, żebyśmy więcej oczywiście nie musieli tutaj czekać na to wszystko. Oraz potrzebujemy Invary. Invary potrzebujemy maksymalną ilość, bo potrzebujemy niby tylko i wyłącznie 8 aktualnie, ale później będzie potrzebnych oczywiście więcej. Dlatego też od razu to też załatwmy. Ktoś mi tutaj pchnął, nie powiem kto, ten mnie pcha z... nie, dobra, nieważne, nie było tego tematu. Dobra, potrzebujemy, jak mówiłem, sobie takie dwie sztuki. Oraz teraz brakuje nam tylko i wyłącznie Invarów, których chyba w układzie nie ma. A potrzebujemy je, żeby wykonać właśnie taki upgrade, właśnie tego typu, co tu właśnie widzicie teraz. Czyli to plus to u góry, a do tego jeszcze Invarki po bokach. Weź swój gruby tyłek. Dobra, tu mamy już hardened upgrade. I teraz to samo zrobimy z tym właśnie piesem, który tutaj jest obsługiwany. Więc teraz go tutaj rozwalimy. Walniemy Kenara. I jest już piec z nami, tak. Pamiętajcie, jeśli nie walniecie Kenara, to piec się nie zupgrade'uje. Tak, musicie o tym pamiętać. To jest najważniejsza sprawa wręcz. Dobra, teraz tylko Thermal Expansion. Jeszcze raz potrzebujemy zobaczyć, gdyż tutaj są jeszcze upgrade'y na szybkość działania ich. Tylko oczywiście to się musi odświeżyć, że to chwilę trwa. Kurde. Strasznie nienawidzę się tego odświeżania się do panelu bocznego, bo naprawdę to niekiedy tak irytuje, bo to trwa niekiedy tak długo, że szlaki jasne potrafimy pójść sobie gdzieś tam polecieć, wrócić i to jeszcze będzie się wykonywało. Dobra, to wrzucimy z powrotem do układu, bo tego już nie potrzebuję przy sobie mieć. Przemieniło się, dobra. I jak mówiłem, potrzebujemy te upgrade'y. Upgrade'y, teraz które to były? To nie ten. Nie ten, to były te upgrade'y. I mnie interesuje harden, czyli ten upgrade, czyli razy dwa da nam speed down. Crafting nie jest trudny, jak widzicie, ale potrzebujemy do tego brązu. Na brąz mam chyba receptę. Mam receptę. To jest to miejsce, w którym się ta recepta powinna pokazać. Dobra. To wykonamy ręcznie, dwa upgrade'y. No i dobra, i teraz to już możemy zamontować z powrotem, będzie to działało o wiele szybciej, dokładnie mówiąc dwa albo trzy razy szybciej, ale przynajmniej teraz mi już Kenar nie będzie tutaj wyzywał, że przeze mnie tutaj czekamy 20 lat, aż coś nam się prostego wykona, więc dajemy tutaj upgrade i tutaj również dajemy upgrade. Oczywiście będzie to żerało teraz więcej energii, coś za coś, ale jak widzicie troszeczkę jest już szybciej. Dobra, zacznijmy może powoli tutaj układać ten schemat, więc pierw postawimy podstawę, żeby tutaj Kenar wiedział jak budować, tak oczywiście, że Muszynek wiedział o co chodzi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz tak, o, jeszcze potrzebuję dwa postawić, a że, kurde, łopaty nie mam. Ha. Dobra, to postawię tutaj mniej więcej tylko schemat, bo i tak surowcowo mi zabraknie tutaj, żeby stworzyć całość. No ale oczywiście zaraz tu Kenar może przyjdzie mi tutaj, pomoże mnie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wciechaniu łopatu tego środka, jakbyś mógł. Był taki grzeczny. No niekoniecznie tak miało wyglądać. Save mod, tak, masz coś, dla ciebie mam prezent. Taki? Tu leży, na podłodze. Pulver! Nie, to jest magma crossover, przepraszam. Dobrze. I teraz tutaj do góry. Weź to drzewo, ściechaj. Masz siekierę? Idę. To ściechaj ręcznie. Nie, bo jest trick up today, to mi się nie chce ręcznie. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Kurde, czy aż taki duży, wysoki potrzebujemy? No. Wysoko? Chyba nie. Zróbmy mniejszy. Raz, no dwa, wiesz. Trzy. Trzy w środku. Będzie niższy. Nie.
Na pewno? Nie wiem, jak tam surowcowo stoisz. Czy surowcowo to wiadomo, że poradzimy sobie z każdą wielkością, ale to jest tylko kwestia no, czasu, prawda, żeby to zbudować. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Syf nie umie liczyć. Nie ma to jak policzyć do siedmiu, a wyjdzie ci, wyjdzie wam po osiem na stronę. No to jest właśnie save mod. Tak, to jest taki fuck logic, którego na trzeźwego nikt nie zrozumie. Dobra, tutaj kładziemy nasze rdzenia. W ten właśnie sposób one nie mogą się ze sobą stykać. Muszą mieć z boku jak najwięcej wolnej przestrzeni. Uwaga, będzie lag. Czekaj, dobrze zamontowałem? Nie wiem. Nie, one są u góry. A tutaj nie ma nic. Czy są u góry, czy u dołu. Kurde, naprawdę zapomniałem o tym. No one powinny być na górze przecież. No właśnie. Trzymaj, ty zamontowałeś. Tak, nie ma to jak zapomnieć, ale się budowało gdzieś tu niedawno jeszcze w Agrarian Sky. Też budowałem właśnie taki układ. Ale zapomniałem surowcu, żeby to... Wiesz co, zmniejszę to. Przynajmniej takie. Czyli o tą jedną krateczkę mniej będzie do góry. Pozwalam. Tak? Kurde, nie zbiją mnie za to. Ludzie, ale się czuję wyróżniony wręcz z tego powodu. Czemu ty mnie bijesz cały czas? Bo mogę. Nie możesz. Zabicie mnie jest kara. Dożywotnie murzynienie na serwerze kogoś tam. Kogo to wybiorę? A czy ja już tego teraz nie robię? A na razie już murzynisz u mnie. No właśnie. To jest nagroda twoja. Tak. Dożywotnia praca murzyna. Dobra. Kontrola nad reaktorem będzie z tej strony. Więc tutaj masz kontroler. Z boku dajemy wejście, dajemy wyjście. Czemu ja nie wykonałem wyjścia? Dobra, więc tutaj dajemy wyjście energetyczne. Tylko potrzebuję więcej surowców. Dobra, potrzebujemy wykonać jeszcze więcej redstone'a. Już tą sprawę mam załatwioną, tą jedną z naszymi itemkami. Powinno nam to już wystarczyć. Myślę o tych siankach. Jeszcze nie zrobiłem jednych itemków, a tutaj mam na myśli dokładnie mówiąc szkła naprzód, które powinien iść. Zobaczymy, ile jeszcze surowców nam tutaj pozostało, żeby to jeszcze wyprodukować tutaj w miarę sensownym czasie, ale to zaraz się przekonamy, że pewnie nic tutaj nie mamy, że bieda aż pizga. Dobra, tutaj razu przerabiamy sobie już nasz redstone na ten ciekły redstone, po to, żeby go zapakować do bucketów i on będzie wylany w środku jako ciec, która będzie chłodziła ten nasz cały układ. Więc tego potrzebujemy dosyć sporo, gdyż każdy klocek musi być zapełniony. Jest ich 25, z czego 5 jest zajętych rdzeniami, więc potrzebujemy 20 wiaderek. No, co już samo w sobie jest troszeczkę wymagające, nie ukrywajmy. Jak tam ci idzie budowa? Widzę, że już coś tam na mapce zaczyna się dziać. Tatko, dalej myślę, bo nie mam pomysłów. Kurde, nie kłam. Ktoś jeszcze w to uwierzy. No, niestety będą musieli uwierzyć. No, że kurczę myślisz, tak? Reaktor. Ja chcę to. Reaktor glass. Pytanie, ile mamy szkła w układzie? Mało. A zobaczcie, potrzebuję około 20 przynajmniej. Dobra, jest tyle. Więc spokojnie to zabierajmy i tyle powinno nam spokojnie wystarczyć, żeby ten cały przód obudować. Kurde, żeś mnie wydygał. Ja cię... Wybacz, nie chciałem. W to ci już na pewno nie uwierzę. No w co jak w co, ale w to ci nie uwierzę. No dzięki. A ciebie nie ukrywamy tylko do wyciągania surowców. Dobra. Aha, ja zrobiłem tak, że wszystkie strony obudowujemy. Tylko ze szkła. Myślałeś? Ze szkła myślałeś, żeby zrobić ścianki? Nie, mi to jest obojętne, tu jeszcze będę nad tym wszystkim myślał, to jest na razie taka prowizorka, nie? Dobra, bo myślałem, że chciałeś szklane. Chociaż szklane można by było, ale wtedy po prostu na przykład część obudujemy. Na pewno cała góra będzie obudowana, oczywiście prawie cała góra. Rzecz jasna, oczywiście potrzebujemy tutaj wejścia na nasze rdzenie, czyli te kontrole całe. Więc w ten sposób to będzie zbudowane. Tu? Suń dupę! Nie mam dupy, ja mam płomyk. To suń swój mały płomyczek.
No może być? Już, proszę. A tam przecież powinny być te drugie, nie? Tam ale co? Te kontrolery tam powinny być na górze. Są. Tak? A no solo, dołu tego nie było widać. Dobra, dobra. Ty tam się kurczę nie wymądrzej. Może to się wiesz, że ty wiesz o co chodzi. No nie, ja nie wiem o co chodzi. Co w ogóle budujesz, bo ja tak nie w temacie. Tak nie. By the way, jeśli uważacie z dołu, też one powinny być. Co mi teraz się tak świta, że chyba też powinny być z dołu i z góry. Nie. Nie? Nie. Nie? Na pewno? Nie. Najwyżej wybuchnie. Co? Boję się. Najwyżej wybuchnie. Kurde, żeś powiedział teraz. No co? Dobra. Obuduję to w ten sposób, że wszędzie zostawię taki oto kawałek okienka, żeby jednak było to do zobaczenia. Prócz tyłu, tył całkowicie zabudujemy. Tutaj zakładam, że kiedyś coś ciekawego jeszcze rozwinę, więc może na razie pozwólmy sobie, żeby jednak tutaj była możliwość jakiegoś wglądu na to, co tam się dzieje w środku. Teraz tu też obudowujemy. I tak jak mówiłem, potrzebujemy jeszcze jakiś rodzaj chłodziwa, żeby tam do środka wrzucić. Mamy tylko 5 bloków tutaj już. Tu będzie ten. Tu zasłonimy. Powinno być w miarę w porządku, ale potrzebujemy tego jak najwięcej. Więc to zasłonimy póki co i teraz do środka zaczniemy wylewanie. Szkoda, że to nie zabija. Szkoda, że to się nie łączy. Ze sobą i powstaje nieskończone źródełko. Ciebie zabija akurat. Bo jestem ognistym. Ale to jest redstone, to kurczę nie wiem. Czym jest redstone? Przecież nie wodą. Kupą. Kupą. Chyba, że kupa, to ktoś może ciebie zabijać. Ty człowiek z kupy, więc... No a ja. Dobra, potrzebujemy więcej energii, żeby to nam działało jakoś w miarę sprawnie. Czyli też charcoal, dwa engine dodatkowe, które polecą na tył czy na boki? Na boki polecą engine. Tymczasowo oczywiście, bo później jest on usunięty. W ogóle ten cały układ stąd powinniśmy dawno stąd usunąć, ale teraz jakoś on pasuje, tak naprawdę mówiąc, bo przyspiesza nam troszkę naszą pracę. Więc na razie on tutaj może być, ale później oczywiście go całkowicie stąd usuniemy, przeniesiemy go... Chodź tu. No nie uciekaj. Ej! Czemu ty mnie bijesz? Bo mogę. A czemu ty mnie bijesz? Bo ja muszę. Ja nie mogę, ja muszę cię bić. Ale ja mam zeza. Ej, chodź tu! Nie uciekaj! Ty jesteś taki mały, ja cię trafić nie mogę. Pozdro. Pozdro 500, tak? Nie, 600. No nie, ale ja będę mówił 500. To ja mówię 600. Ja będę mówił 64. A ja mówię nic. Spadaj na dół. Hak to! To się wcale nie leczę. Podówa! Dobra, zostawię cię. Żyj! Znajmę dobre serce. Gdzie ty w ogóle jesteś? Na pewno nie u ciebie. Zmieniłem się na też na Whispa, żeby być fajnym. Dobra, wracajmy do pracy w takim razie. Jeszcze troszeczkę mi tutaj zostało, jak widzicie. Tak, nagrywałem to oczywiście. Gdzie on jest? No i się, teraz pracuję. Do roboty idź. Do roboty, bo nie będzie obiadu. Spadaj. Sio. Kysz. Kysz. Wcale nie chcę zabić. Kysz. I sprawdź, czy ciebie nie ma w piekarniku. Czekaj. Nie ma mnie. To ja już wiem, przez kogo była ta sama eksplozja w tej kamienicy. Późno. Ej, no ja... A no ta, przepraszam, zapomniałem wyłączyć. Zapomniałem wyłączyć Minecrafta. I coś tam tak zrobiło boom. O, dobra. Czekaj, ile to będzie mi jeszcze tego brakowało, żeby to zakończyć? Tutaj jeden, raz, dwa. Spadaj! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze potrzebuję tego, żeby to zakończyć, żeby to było w pełni tutaj zakryte. I wtedy będziemy mogli już zakończyć całkowicie ten schemat tej budowy. Ile tutaj tego już mamy? Dwa.
Więc zabiorę, zostawię tylko tutaj 3 sztuki. Ale też nie wiem, czy się ludzie zmienili, bo też mam taki tam blok jak dostarczenie liquida. I nie wiem, czy to nie będzie powodowało tego, że ten liquid tam jest, wylełem w środku, że on się wykorzysta nagle. Albo w ogóle nie załapie tego. A, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Naprawdę sporo się w modyfikacjach zmienia dosyć często i trudno jest ogarnąć każdą zmianę, jaka wychodzi, więc trzeba to systematycznie po prostu testować samemu na własnych światach, żeby ogarnąć wszystko, co tutaj się zmienia. Niestety. Wykonajmy sobie od razu przy okazji jeszcze lepsze kable uniwersalne, które przeprowadzamy na więcej prądu. Tu bym wykonał jeszcze tego aloja, tego nie było kiedyś, czyli jeszcze raz wrzucenie do Metallurgy Infusera naszego Enrich aloja z diamentami. Dostajemy wtedy Rainforge aloj, a dalej co potrzebujemy to jest ten atomik, ale atomik znowu jest polepszany. Naprawdę sporo się zmieniło w tych recepturkach, co oczywiście skłania mnie do tworzenia nowych craftingów i to będzie trzeba stworzyć w późniejszym czasie, tylko oczywiście tak, wszystko będzie w późniejszym czasie. Czemu tu mi zabudowujesz to? Co ja? Nie. Ty gnido jedna. Sam sobie to zabudowałeś. Teraz psujesz mi mój układ, psujesz mi cały układ. Wstydź się. Wstydź się, kurczę, naprawdę. Wstydź się, kurczę, brzydel. Wzajemnie. Brzydel. Bzydal. Jakby to powiedział Tofik. Bzydal. Bzydal. Dobra, nie ma tak się utopić w redstone, nie? Ale dobra, wychodzimy stąd. Wychodź, wychodź, wychodź. Dobra. Bo nie, wcale nie pomyślałem, że ktoś tutaj przyjdzie, żeby mnie tutaj zakryć. Późne, no zapomniałem, no przepraszam. Dobra, już jesteśmy. Teoretycznie zakończona jest budowa i faktycznie zakończyło, czyli zaakceptowało cały ten wzór. Czy się zmieniło? Coolant Fluid Tank. Co się pojawił tutaj nam. Tego nie było przedtem, od razu wam mówię. Jelorium mam przy sobie. Wrzucimy je do środka, żeby zapełniło się tutaj wszystko. Zaakceptuj. Czekajcie. To jest insert, to jest out. Co się zmieniło? Dobra, już się zapełnia w środku, widzę. Dobra, 40% mamy zapełnionego, więc jest w porządku. Teraz tak, potrzebuję wejść na górę. Użyjemy na razie może wispa, bo potrzebujemy ustawić nasze rody, żeby jak najmniej tego one produkowały, bo oczywiście nie potrzebujemy tego aż tak dużo, więc ustawmy wszystko na całkowite minimum, czyli na ograniczenie 90% na każdym. Czyli tyle będą one oszczędzały naszej energii, czyli tyle mniej będzie tego jelorium w tych rotach zgromadzone, czyli od razu jest właśnie mniejszy stopień tej produkcji, tej naszej energii całej. I budujemy układ podobny do tego, co mieliśmy tam na górze zamontowany przy naszych wiatrakach. Czyli od... czyli tutaj zrobiłem wyjście energii. Nie, mam wyjście przy sobie ciągle. Super. Dobra, w tym miejscu stworzymy wyjście. Tych wyjść będzie kilka, dlatego się stworzyłem to w tym miejscu. Tu będzie pierwsze wyjście. Jak widzicie, tu już energia ładnie podróżuje w dół. I zamontujemy nasze CES-u w tym właśnie miejscu. Ono się powinno ładować. Powinno się ładować właśnie. CES-u, słucham. O co kaman? Nie chcę tu jeszcze rodzaju energii, czyli nie włączyłem reaktora. To drugie. Reaktor jest wyłączony, dajemy activate. Temperatura tu już powoli leci. Reaktory, z tego co pamiętam, nie wybuchały. Byłoby zabawnie, jakby nagle zaczął mi on wybuchać. Mhm. Energia się jeszcze nie ładuje. Gdyż czemu? Nie doszło do reakcji. Nie ma chłodziwa. O, może by się temperatura podnosi. Dopiero za jakiś czas zacznie to produkowanie swojej energii. Teraz się przekonam, jak to będzie wyglądało, bo jak mówiłem, nie bawiłem się w to. Hot fluid output. Czy jeszcze tutaj output muszę stworzyć do tej cieczy? Co będzie wychodziła? Wejście, wyjście cieczy. Ciekawe. Robimy teraz malutki test. Wziąłem sobie w tanku naszego redstone'a płynnego. Ustawmy w nim na wyjście.
i zamontujmy tutaj transfer noda dla fluidów. I teraz, czy on dostarczy tutaj nam tą ciecz? Niestety, ale nie. Ta ciecz tutaj nie chce wejść. Bo nic tam nie produkuje ciągle. To jest największy szkopuł. Jest wszystko zamontowane poprawnie. Reaktor Coran port jest zamontowany. Tylko możliwe, że on potrzebuje dwa takie wejścia. Czyli jeden na wejście, drugi na wyjście. Bo tam tak jest to ułożone, że jeden jest port wejściowy, drugi port jest temat wyjściowy. Więc wejdźmy sobie na reaktor. Jeszcze raz naszego reaktor Coolant. I odbudujemy to jeszcze jedną sztukę. Taką nie to. To miało to wyjść. Dziękuję. I teraz, że pewnie jak rozwalę ten blok, to mi się coś tam zmieni, zmodyfikuje. Więc zmienimy się na wispa. I to szybko zrealizujemy. Czyli po prostu to rozwalimy całkowicie. Okej, okay. Dawaj, dawaj, rozwalaj się! Zmarnowałem swoją ciecz? Rzecz jasna. Jakby inaczej, trzeba marnować ciecz. To jest normalna sprawa. Coś ci się wylewa. Kenar, jak ty tego go pilnujesz? No wiesz, przepraszam, no ja teraz nie myślę. No. No właśnie. Patrz, jak tutaj ciecz wyszła. No po prostu zmoczyłeś się i tyle. Zmoczyłeś się. Dobra, ale potrzebujemy znowu napełnić to, bo nie mamy już tego Redstone'a w ogóle. Nie, to coś jeszcze jest w środku, ale to pewnie jakieś mizerne ilości. Ale potrzebujemy to rozwalić, więc pójdę na górę. 8 dosłownie baketów nam zostało z 10, więc 8 baketów wchłoną tutaj nasz układ. Znaczy układ. Nasza rurka tam miała to przesłać, a jednak nasz olała całkowicie i uznała, że nie, gąś się tu nie przeleje, nie podam tutaj do układu. A po co miałabym to w ogóle podawać? Uruchomimy układ. Dobra, dwa bakety nie weszły nam, więc trzeba coś innego wykombinować. Masz, szefie, propozycję? Czekaj, a sobie na modyfikację. Czekamy na nagrzanie. Czekaj. No nie no, tutaj więcej tego nie ma. Mi się odchodzi, że kurczę, za bardzo nic nie mówię, co by mogło być nie tak. A co ty tu na górze wysyłasz? Znaczy wysyłałem tam ten płynny redstone przedtem. Ale no popatrz, fuel reactivity cały czas no. Na tej temperaturze już dawno powinno produkować. No, zdecydowanie powinno produkować, to zaraz kurczę wybuchnie nam to, a my nie dojdziemy, o co tutaj chodzi za bardzo. No, ale dobra, wiesz co, chyba będziemy kończyli w tym miejscu odcinek. Ja pokombinuję, poczytam troszeczkę. Dowiem się, co takiego tutaj zmienili oni, że to nie chodzi. Bo dosłownie nie produkowało nic, dosłownie nawet jednego EU. Więc jest jakiś ogólny problem. Teoretycznie jak się kliknie na reaktor, powinno powiedzieć, co jest nie tak. Ale reaktor się stworzył nam, więc zaakceptował wszystko. Więc jest w porządku, inaczej mówiąc. Co się tutaj przetwarza? Jeżeli już 50% zostało zużyte, więc na pewno chodzi reaktor. Ale energii brak. Dziwne, naprawdę. Dobra, dziwne. Co ja go wyłączę i pokombinujemy z nim po prostu w kolejnym odcinku. Czyli wyłącz. Jak się tutaj teraz ostudzi. A my możemy na tle naszego pięknego nowego reaktorka zakończyć odcinek. Kenar, popatrz się tutaj. Popatrz się. Tutaj ja to chciałem wejść w miarę ciekawie. O, tutaj będzie idealnie. Cały reaktor będzie pewnie na miniaturce. Patrz. Ja stanę troszeczkę z dołu. Ja tu nie jestem aż bardzo potrzebny. Dobra. To w tym miejscu, tutaj ja sobie powiedziałem, zakończymy ten odcinek. Nie ma sensu tutaj się dłużej z nim bawić. Ja sobie doczytam, dowiem się dokładnie, co zmienili. Myślałem, że reaktor będzie taki sam jak przedtem, gdyż no, to jest różnica tego jednej wersji, a tutaj dołożyli jakoś coś ciekłego. Więc dowiem się dokładnie, o co chodzi. Jak wy macie podpowiedzi dla nas, wiecie już, korzystaliście z tego reaktora, wiecie, co tutaj zmodyfikowali, jest on inny w swoim
standardzie, inaczej on wygląda, ma inne GUI niż poradniki, które są na YouTubie, bo tak, patrzyłem się na poradniki, nawet Daje Rule wypuścił dzisiaj, jak my to nagrywamy, poradnik, więc tam też jest inny reaktor, inny ma control panel, więc też nie wiem, o co to dokładnie chodzi. Więc komentujcie, subskrybujcie, dawajcie dobre polecenia, łapeczki w górę, najważniejsze, szczerze mówiąc, to jest taki motywator dla nas do częstego nagrywania. Jak teraz sami widzieliście, codziennie jest Minecraft. Tylko dzięki temu, że jest tyle łapek pod filmikami. Dlatego ja wiem, że Minecraft jest dla was przyjemny, lubicie go oglądać. Dobra, nie będę już przedłużał. To do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie wszystkim. No cześć. No cześć. Na sam koniec. Cześć.